Kombajny zbożowe typu Bizon są nowoczesnymi maszynami do zbioru zbóż i innych upraw nasiennych. Doświadczenia zdobyte podczas produkcji Bizona Super pozwoliły na konstrukcję Bizona Giganta o przepustowości 10 do 12 kg masy na sekundę. Kombajn ten posiada szereg nowoczesnych rozwiązań, z których najważniejsze to hydrostatyczny napęd układu jezdnego, hydrauliczny napęd nagarniacza i inne. Przestawianie kombajnu z położenia transportowego w robocze i odwrotnie wykonuje sam kombajnista. Czynności związane z połączeniem zespołu żniwnego z kombajnem są proste i nie wymagają większego wysiłku. Połączenie zespołu żniwnego z kombajnem polega na wprowadzeniu samocentrujących kołków przenośnika pochyłego w otwory górnej półki części żniwnej. Następnie wystarczy unieść żniwiarkę, zabezpieczyć ją sworzniami na dole, połączyć sprzęgło kłowe napędu części żniwnej i zainstalować przewody hydrauliczne. Po założeniu długich rozdzielaczy łanu oraz zdjęciu osłon listwy nożowej, kombajn może podjechać do łanu zboża. Tam nastąpi regulacja zespołów roboczych maszyny. Kombajn jest wyposażony w kabinę, ale może być i bez niej. W zależności od gatunku i stopnia dojrzałości zbieranego zboża reguluje się pracę młocarni kombajnu. Ustawia się wielkość szczeliny sit żaluzyjnych, liczbę obrotów wentylatora wialni i inne. Sterowanie pracą zespołów kombajnu wykonuje się z pomostu maszyny, obserwując wskaźniki, lampy kontrolne i sygnalizacyjne. Urządzenia sterujące umieszczono na pomoście kombajnu zgodnie z zasadami ergonomii. Duża liczba zespołów kombajnu sterowana jest hydraulicznie, co podnosi walory użytkowe kombajnu oraz jego obsługi. Niektóre zespoły robocze, jak na przykład nagarniacz, posiada własny silnik hydrauliczny do napędu. Pozwala to na wyeliminowanie wielu przekładni, zwiększając niezawodność pracy Bizona Giganta. Po skoszeniu próbnego odcinka należy ocenić jakość pracy kombajnu, sprawdzając straty ziarna w słomie i w plewach oraz czystość wymłóconego ziarna. Przy stwierdzeniu nieprawidłowości odpowiednie mechanizmy należy doregulować. Konstrukcja części żniwnej i omłotowej Bizona Giganta pozwala na osiąganie czystości ziarna w granicach 99% przy stratach ziarna do 2%. Kombajn wyposażony jest w wysokoprężny silnik spalinowy o mocy 220 koni mechanicznych. Napędza on zespoły żniwne i omłotowe, pompę układu hydraulicznego oraz pompę hydrostatyczną o zmiennym regulowanym wydatku, zapewniając bezstopniową zmianę prędkości jazdy. Manewrowanie kombajnem z napędem hydraulicznym jest sprawniejsze niż kombajnem z tradycyjnym układem napędowym. Jest to szczególnie ważne przy zbiorze zbóż wyległych, podczas pracy w trudnych warunkach terenowych i przy nawrotach. Kombajn może być wyposażony w urządzenie sterujące jego pracą. Jest to czujnik na przenośniku pochyłym, sterujący prędkością jazdy w zależności od grubości warstwy skoszonego zboża. Gdy do przenośnika pochyłego dostanie się większa ilość ściętego zboża, wtedy następuje zwiększenie obrotów bębna omłotowego, a prędkość jazdy zostaje zmniejszona. Automat do sterowania prędkością jazdy i obrotami bębna młócącego składa się z czujnika obciążenia żniwiarki, centralnego układu sterowniczego, układu zmiany obrotów bębna młocarni, układu regulacji prędkością jazdy i napędu hydrostatycznego.
przypadku zmiany optymalnej ilości masy zbożowej znajdującej się pod dolnym wałkiem podajnika pochyłego następuje zmiana jego położenia odbierana przez czujnik. Przekazuje on impulsy do centralnego układu sterowniczego, skąd sterowane są obrot carni i prędkość jazdy kombajnu. Wysoka wydajność bizona giganta w połączeniu z dobrą organizacją pracy pozwalają zebrać zboże z powierzchni około 30 hektarów w ciągu 10 godzin pracy. Odpowiednia konstrukcja zespołu żniwnego umożliwia zbiór zbóż wyległych. Wystarczy zmienić kąt wychylenia palców nagarniacza, wysunąć palce podajnika ślimakowo-palcowego i maszyna przygotowana jest do tego trudnego zadania. Kombajn wyposażony jest też w podnośniki wyległego zboża. Prawidłowe kopiowanie terenu, dobra praca rozdzielaczy oraz równomierne podawanie masy zbożowej przez zespół żniwny do młocarni umożliwiają pracę kombajnu przy zbiorze zbóż wyległych, wilgotnych i zachwaszczonych. Ścięte zboże nagarniane jest do podajnika ślimakowo-palcowego, a od niego przenośnikiem pochyłym podawane do bębna młocarni. W dużym zwolnieniu można zaobserwować pracę bębna młocarni. Wytrząsacze transportują masę zbożową, a szczególnie słomę, w kierunku wylotu młocarni. W zwolnieniu widać pracę wytrząsaczy i ich wpływ na oddzielenie ziarna od słomy. Przepływ kłosów przez podsiewacz i odrzutnik w normalnym działaniu jest nieczytelny. Na zdjęciach zwolnionych można prześledzić pracę podsiewacza i przepływ masy ziarna. Prace sita górnego i dolnego zarejestrowane przy normalnej prędkości są trudne do odczytania. W zwolnionej pracy można zaobserwować ich działanie. Przed uszkodzeniem zespołów roboczych kombajnu chronią sprzęgła bezpieczeństwa. Ich działanie polega na unieruchomieniu zablokowanego zespołu oraz włączeniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Zabezpiecza to maszynę przed awarią. Zadziałanie sprzęgła rzutnika kłosów powoduje wyskoczenie pokrywki. Po usunięciu przyczyn zakłócenia można kontynuować zbiór zboża. Podczas pracy konieczne jest ograniczenie do minimum przestojów jałowych kombajnu. Dlatego na polach o małej powierzchni zaleca się ruch w okółkę. Aby uniknąć wykaszania naroży, stosuje się nawroty kombajnem poprzez wykonanie manewru z wycofaniem. Można też stosować nawroty w sposób pętlowy. Kombajn Bizon Gigant, mimo dużej wielkości, jest maszyną bardzo zwrotną. Na dużych łanach zbóż zaleca się brygadowy system pracy kombajnów. Koncentracja sprzętu, środków transportowych i pracowników zaplecza technicznego zapewnia dużą wydajność pracy. Wyposażenie kombajnu w miernik strat ziarna pozwala na optymalne wykorzystanie kombajnu w różnych warunkach zbioru przy minimalnych stratach ziarna. Mimo dużej szerokości roboczej zespołu żniwnego, 5,8 metra, słoma po kombajnie układa się w wąski wał. Sygnalizacja świetlna informuje o napełnieniu zbiornika. Rozłożenie rury wysypowej, jak również włączenie napędu ślimaka wygarniającego ziarno ze zbiornika, wykonuje się za pomocą układu hydraulicznego. Pojemność zbiornika wynosi około 4 ton ziarna. Wysoki stopień czystości ziarna pozwala na jego transport bezpośrednio z pola do magazynu, bez dodatkowego doczyszczania. Dzięki stosowaniu bizona giganta nie tylko do zbioru zbóż, ale i innych roślin nasiennych, np. maku, traw nasiennych, roślin motylkowych, kukurydzy, znacznie przedłuża się w ciągu roku okres użytkowania tej maszyny.
Pracę tego kombajnu trzeba tak organizować, aby wyeliminować jałowe jego przejazdy przez zapewnienie ciągłego odbioru ziarna. Obsługa i eksploatacja bizona giganta zgodnie z fabryczną instrukcją zapewniają wieloletnie opłacalne jego użytkowanie. Producentem kombajnów bizon gigant jest fabryka maszyn żniwnych w Płocku, a rozprowadzaniem zajmują się przedsiębiorstwa Agroma.